Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Zuber. Odwiedziła mnie Dorota Kaczor. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Aktorka, absolwentka Akademii Teatralnej w Filii w Białymstoku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Dokładnie. Prezes Fundacji Sztukarnia. Tak. Wszystko się zgadza. Monodram Doroty Kaczor pod tytułem Hermenegilda K. Kiedy postanowiłaś stworzyć swój monodram? Jakby realnie zaczyna teraz istnieć, ale zakiełkował pomysł i taka potrzeba. Myślę, że kilka lat temu sam pomysł i taki pierwowzór monodramu powstał w szkole teatralnej w ramach przedmiotu, który nazywał się Gra aktora ożywioną formą. I tak jakoś się stało, że zazwyczaj te projekty były realizowane w grupach. My z koleżanką chciałyśmy stworzyć coś razem. Okazało się, że nie ma to potencjału scenicznego i można powiedzieć, że w ostatniej chwili zostałyśmy pozostawione w sytuacji, że musimy coś same stworzyć. Mówię to dlatego, że przed tym faktem nie ośmieliłabym się pomyśleć, że mogę być sama na scenie, że mogę grać monodram, czy tak jak ja to określam, monodramik, ponieważ zawsze wydawało mi się, że jest to forma bardzo trudna, nadal tak uważam, i też dla osób już doświadczonych bardziej scenicznie. Ja byłam wtedy na trzecim roku szkoły teatralnej, więc byłam w procesie uczenia się, w procesie poznawania i dochodzenia do różnych rzeczy, do różnego rodzaju form wyrazu scenicznego, więc nie miałam w głowie wtedy wizji bycia na scenie sama, grania monodramu. Troszkę zostałam przymuszona do tego, bo po prostu zbliżał się termin zaliczenia tego przedmiotu i dzięki ludziom, którzy wtedy byli koło mnie, którzy mnie wsparli, którzy trzymali za mnie kciuki, którzy mnie nieraz, miałam kolegę, który mnie podnosił z podłogi, stawiał na dwóch nogach i mówił: próbuj jeszcze raz, jeszcze raz. Miałam też nauczycieli, którzy byli jakimś tam wsparciem dla mnie, czy też inspiracją. Miałam opiekunów tego projektu i dzięki temu w bardzo krótkim czasie stworzyłam formę 30-minutową monodramu, który właśnie był oparty na tym, co było mi wtedy najbliższe i nadal jest bardzo bliskie, czyli na twórczości Konstantego Ildefonsa Kołczyńskiego, dokładnie na skeczach Zielonej Gęsi. I ty przez te kilka lat z 30-minutowego monodramiku powstał 90-minutowy monodram? Nie do końca tak było, ponieważ ta wersja 30-minutowa była pozostawiona po skończeniu szkoły. Udało mi się jeszcze zagrać to dwukrotnie w takiej formie właśnie egzaminowej, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy miałam olbrzymią potrzebę poszerzenia spektaklu do formatu godzina 10, 15. Dzisiaj jest określone to 90 minut. Nie wiem do końca, czy to jest 90, czy 80. Jest to forma taka jeszcze żywa i też pewnie każdorazowo inaczej będzie. Jednakże przez ten czas Hermenegilda była pozostawiona i sobie gdzieś tam w moich marzeniach pozostawała. Czytałam poezję, wymyślałam sobie różne rzeczy, nieraz się inspirowałam, poznawałam ludzi, w większości kobiety, które są inspiracją dla mnie do stworzenia tej postaci. Więc można powiedzieć, że spotkałam Hermenegildy, kilka ich udało mi się spotkać, co mnie mega też zainspirowało i dało takie poczucie, że takie osoby istnieją i że ta postać, którą Gałczyński wymyślił lata temu, nadal dzisiaj żyją koło nas. I tak naprawdę, kiedy powołałam z koleżanką fundację,
wtedy wróciłam do tego pomysłu. Stwierdziłam, że gdzie jak nie w fundacji stworzyć właśnie taki spektakl, który jest od lat moim marzeniem. I dzięki przychylności Krakowskiego Forum Kultury udało mi się we wrześniu zacząć prowadzić rozmowy na ten temat. I teraz w maju uda się ziścić to marzenie. Nie wszyscy wiedzą, że spektakl jest premierą, co rzadko się zdarza na scenie monodramu tutaj w Krakowskim Forum Kultury, więc myślę, że dodatkowo mają Państwo szansę zobaczyć pierwszy raz w pełnym wymiarze, nie 30-minutowym, tylko spektaklowym, to przedstawienie. Mogłaś pominąć ten etap chodzenia i szukania miejsca na premierę, ponieważ od razu wiedziałaś, że to Krakowskie Forum Kultury? Tak. Muszę powiedzieć, że mam szczęście do poznawania ludzi, którzy są przychylni moim działaniom. I tym miejscem jest właśnie Krakowskie Forum Kultury. Hermenegilda pojawiła się tak nieoczekiwanie, ponieważ byłam na rozmowie z racji tego, że w ramach fundacji eksploatujemy inny spektakl, o którym też tutaj mówiliśmy na antenie, więc poszłam na rozmowę o tym spektaklu. Jednakże pani dyrektor jest osobą bardzo szeroko myślącą i tak próbującą się dowiedzieć i wykorzystać maksymalnie potencjał, więc zaraz zaczęłyśmy rozmawiać o tym, co jeszcze można zrobić. A dzięki temu, że z nieba spadło mi to, że KFK ma scenę monodramu, to idealnie Hermenegilda się wpisała. Myślę, że gdyby nie ta możliwość, nadal byłoby, spektakl byłby w moich marzeniach. Więc na pewno ta okazja, można powiedzieć, i to miejsce, i ta możliwość, że jest to scena monodramu, bardzo taka dookreślona, spowodowała, że już w maju będę mogła grać na deskach sceny w Krakowskim Forum Kultury. Monodram, jak sama nazwa wskazuje, jesteś sama na scenie, a w opisie mamy takie zdanie. Pojawiają się więc takie postacie jak pies Fafik, zielona gęś, zamarzający chłopczyk. Jak to wytłumaczysz? Nie wiem, ile mogę zdradzić. Powiem tak, że na scenie nie będę sama, co nie oznacza, że będzie inny aktor. I może pozostawię tutaj trzy kropki i zaproszę Państwa do tego. Jest to spektakl, który w dużej mierze opiera się na tak zwanej ożywionej formie, czyli ożywionym przedmiocie. Czasem to jest kawałek mojego ciała, czasem to jest jakiś przedmiot, który mnie otacza, czasem to jest wyimaginowana rzecz. Nieraz jest to jakiegoś rodzaju gra z samym sobą, ze swoim cieniem, ze swoją myślą. W dużej mierze opiera się to na mojej wyobraźni i na wyobraźni, którą stwarzam tej bohaterce. Powiedziałaś wcześniej, że spotkałaś się z taką Hermenegildą nieraz. Tak. Możesz zdradzić, w jakich to było miejscach? Muszę powiedzieć, że nie mogłabym sobie wymarzyć lepszego miejsca do grania Hermenegildy jak w Krakowie. Ponieważ Kraków od lat jest stolicą właśnie artystów i też bardzo dużo osób, które zawarł Gałczyński, który też tu mieszkał, w swoich skeczach. To są prawdziwe osobistości, które żyły w tym czasie w Krakowie, więc tak czuję mocno tego ducha Gałczyńskiego i kiedy ćwiczę jeszcze na scenie Krakowskiego Forum Kultury, gdzie słyszę Hej Now, gdzie słyszę Bryczkę, Dorożki i mówię teksty o Krakowie też, to czuję, że naprawdę jestem w odpowiednim miejscu, że to miasto to jest miasto właśnie, w której gdyby żyła Hermenegilda, to by dzisiaj tutaj żyła, tutaj by obcowała, tutaj by realizowała swoje pasje, tutaj by miała pewnie towarzyskie spotkania. Dlatego bardzo się cieszę,
Teatrze. Premiera jest w Krakowie. Mam nadzieję, że spektakl będzie na tyle udany, że jeszcze ktoś mnie tu w mieście zaprosi do zagrania. I takie hermenegildy spotykałam i spotykam. Są to zazwyczaj artystki, artyści, którzy w sumie już nie są w zawodzie, czy to aktora, literata, muzyka, kompozytora, ale tak mocno są zakorzenieni w tym byciu artystą, że nie są w stanie dopuścić myśli, że ich czas mija albo przeminął. To jest duży ukłon też do artystów, którzy ostatnie dekady życia są wielokrotnie samotni. To jest ukłon dla aktorów, artystów, malarzy, którzy gdzieś tam odeszli też już w niepamięć, a w latach świetności kształtowali rzeczywistość artystyczną. Więc z jednej strony jest to może z uśmiechem, z ironią, która jest zawarta w tekstach z Gałczyńskiego, ale jest też dużym ukłonem. I dlatego jeśli spotykam takie osoby, które gdzieś są blisko tej energii hermenegildy, tej artystki, która się nie jest w stanie pogodzić z odrzuceniem, z samotnością, z tym, że przestaje być istotna towarzysko, czy też istotna w ogóle jako osoba, to sobie czerpię. Czerpię sobie z tego i obserwuję i myślę, aha, to może jeszcze to, tę cechę dodam hermenegildzie. Mojej hermenegildzie, bo oczywiście Gałczyński hermenegildę kociubińską, bo tak się w całości, takie było imię i nazwisko bohaterki, stworzył również na wzór swoich obserwacji. I chcę tutaj też powiedzieć, że moja hermenegilda jest taką wolną interpretacją. Nie jest odtworzeniem do końca tego pewnie, co mistrz Gałczyński sobie o niej myślał. Tylko jest moją zabawą w ramach tej postaci, jaką jest hermenegilda kociubińska. 80-90 minut na scenie. Jak jesteś w stanie pomieścić tekst w głowie, gdzie stoisz sama i nikt cię nie podprowadzi swoją kwestią, nie przypomni ci twojej kwestii następnej na przykład? Powiem tak, to jest dar i przekleństwo być samemu. Przekleństwo dlatego, że tak jak powiedziałaś, kolega nie uratuje, kolega nie podrzuci tekstu, kolega nie odczyta z twoich oczu, że chyba nie wiem co dalej. A z drugiej strony błogosławieństwo, bo nikt nie wie do końca, co miało być, tak? Więc w ramach mojej postaci i też tak jest stworzona hermenegilda od początku, że ma swoje ramy, ale te ramy są wypełniane improwizacją. I chciałabym, żeby tak pozostało, ponieważ uważam, że wtedy ona będzie żywa jako postać, będzie mogła być komentatorem obecnej sytuacji, będzie mogła być takim nośnikiem różnych moich przemyśleń jako aktorki, które w ustach moich brzmią jako moja osobista wypowiedź, a w ustach hermenegildy może to być apel, może to być jakieś zawołanie, dlatego zostawiam sobie taką dozę improwizacji. Oczywiście jest to improwizacja w ramach bardzo określonych ram, a tymi ramami chociażby jest tekst, scenografia, elementy, które mam na scenie, jest czas, który mam, kwestie techniczne, więc nie mogę sobie robić, co mi się podoba, ale w ramach każdej scenki, etiudy teatralnej mogę coś od siebie zawsze jeszcze zmienić, dodać, dostosować, więc cieszy mnie to, ale jest to też dużym wyzwaniem. Nawiązując do tego, co powiedziałaś przed sekundką o rekwizytach, które się znajdą z tobą na scenie, czy ty też je tworzyłaś tak fizycznie, czy miałaś kogoś do pomocy? Rzeczy, które są na scenie, ja na nie mówię przedmioty,
nie rekwizyty, właśnie nadając im troszeczkę większą wagę, wagę trochę aktorską. Te przedmioty w większości to są przedmioty, nie powiem domowego użytku, ale przedmioty, które być może każdy z nas ma na wyciągnięcie ręki. Właśnie dlatego pomyślałam, że spektakl będzie oparty na przedmiotach, które każdy z nas może mieć, żeby pokazać, że teatr jest wszędzie i że w ramach tego, trochę jak dzieci, które są w jakiejś przestrzeni i biorą kawałek patyka, który staje się czymś innym. Dla mnie to jest fascynujące, że dając upust naszej wyobraźni, otwierając się na te możliwości, okazuje się, że wcale nie potrzebujemy bardzo dookreślonych przedmiotów, bardzo dookreślonych rekwizytów. Oczywiście, jeśli spektakl tego wymaga, to tak, ale w tym wypadku są to najprostsze rzeczy, które możemy mieć wokół siebie, które na chwilę, na czas spektaklu zaczynają żyć własnym życiem, zaczynają być postaciami z teatrzyku Zielona Gęś. Mnie się to bardzo podoba, ponieważ tylko potwierdza moje ulubione stwierdzenie, że w kulturze jesteśmy zanurzeni, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki właśnie i ty to udowadniasz właśnie w swoim monodramie. Jeszcze odnosząc się do plakatów, do których bym chciała wrócić, kto jest pomysłodawcą grafiki? Na początku chciałabym zaznaczyć, kto jest autorem zdjęcia, tak. Ponieważ jest to istotna rzecz. Gdyby nie było zdjęcia, nie byłoby plakatu. I autorem jest Paweł Roman. Jest to fantastyczny fotograf z Częstochowy, z którym miałam okazję współpracować w ramach festiwalu Retro. I chciałam mu z tego miejsca jeszcze raz podziękować za możliwość właśnie wykorzystania tego zdjęcia. Co jest istotne, zdjęcie jest w technice mokrego kolodionu. Było robione około 60-80 minut starym aparatem. Było maczane w różnych chemikaliach i zrobione raz. Więc tak jak Paweł mnie ustawił i raz zrobił zdjęcie, takie Państwo zdjęcie widzicie. Więc ma ono dla mnie wagę niesamowitą. I na podstawie tego zdjęcia już później ja byłam pomysłodawcą, jak to ubrać w to, że jest to zielona gęś jednak, a plakatem zajmował się Jakub Popławski. Aktor teatru Groteska, który ma też olbrzymie umiejętności, jak Państwo widzicie, graficzne. I tak właśnie dzięki tym wspaniałym chłopakom mam plakat, który mam nadzieję, że chociażby intryguje i zachęca do tego, żeby się 11 maja pojawić w Krakowskim Forum Kultury. Wszystkie ważne informacje, które powinniśmy znać, żeby pojawić się na Twojej premierze. Bardzo serdecznie zapraszam na monodram Hermenegilda K. Premiera odbędzie się w dniu 11 maja tego roku o godzinie 19 w Krakowskim Forum Kultury w ramach sceny monodramu na ulicy Mikołajskiej 2.